Mam tutaj. Nie, mam nie, tutaj nie jajko na głowie. Wiesz, jak ja cię kocham. Co ty kupujesz? Co? Nie wiem, czy to widzicie, jajko mam, nie? Dziś nadszedł ten wielki dzień, w którym poznacie moją dziewczynę. Dziś to właśnie moja dziewczyna Sandra. No to ja? Gdzie mi rozkazywała. W Brawl Stars coś czuję, że to nie będzie takie miłe. Ja na początku jestem taki kochany, ale coś czuję, że później będę żałował. Także jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli wam się spodoba z dziewczyną moją kochaną, no to zostawcie 10 łapek w górę i my będziemy coś dla was nagrywać. Dobrze. Oj, będziesz tego żałował. Ja ci od razu mówię, że będziesz tego żałował. Nie chcę. Uwaga, uwaga, jeżeli chcesz wygrać kartę Google Play o wartości 100 zł, za które możesz kupić nawet 360 gemów w Brawl Stars, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz ten kanał, napiszesz komentarz na temat tego odcinka i zaobserwujesz mojego Instagrama, do którego link macie w opisie. I jedziemy z tym śledzić. No dobrze, no to jak wszyscy wiemy, widzowie już zapewne też, Przemek bardzo lubi kupować, prawda Przemek? Tak, bardzo lubię. No właśnie, hobby, ale... dlatego myślę, że idealnym zadaniem dla ciebie na sam początek będzie kupienie gemów. Nie, nie. Tak, tak. Mam wejść do sklepu, tak? Dokładnie, masz wejść do sklepu. Jak myślicie, widzowie, za ile? Nie, proszę, ja niech uważam, to nie że... będzie, niech to nie będzie dużo, proszę. Ja uważam, że 100 zł. Znowu kolejny stówka na Brawl Stars. Tak, dokładnie, tak. Że już wydałem około 2000. Tak, właśnie leci, tak leci ten leci. Hajs. Tak. Nie. Na Brawla można. Przykro mi, za hajs z YouTube'a baluj. Naprawdę? Muszę? Tak, zrób to. Zrób to, zrób to. Boże, ale ja będę żałował tych pieniędzy. Ja nie. Ja się tylko boję, co później z nimi zrobisz, bo to nie wróży dobrze. 94,99. Zakup jest i moje serce boli mnie w tym momencie. Dokładnie tak. I to jest moment, w którym ja powiem ci, co masz kupić w sklepie, więc wchodzisz po mnie do sklepu. Nie. I zobaczmy, co tu mamy ciekawego. Ile mam tych gemów? 377, okej. Punktów doświadczeń, okej. Nie chcę patrzeć. Nie bądź wyrozumiała, ty... proszę, wiesz, jak ja cię kocham, nie? Co nie. Ty kupujesz? Co? To nie to, to nie to. Najdroższy skin. Kogo wolisz? Nie, nie dam ci wyboru. Ja ci mam rozkazywać. W takim razie gra... Wiem, że nie lubisz Bee. No Bee nie lubię, nie! I to właśnie nie. Proszę! Kupuj! Serio, nie mogę do tego drugiego skina? Nie. No proszę! Nie, nie, nie. Czemu? Zrób to. Kup! To zrobię kolację, jak zmienisz. Nie, kup. Ja pierdzielę, nie! Boże! Boże, mega chrząszcz Bee! Przecież to brzmi jak... Mega słaby skin Bee! To jest właśnie tak to brzmi! Powiem wam tak, żałuję, że nie było Barley. Nie, był był Barley? Nie, nie było, nie, okay. Było. Był tak Rico. Rico jest fajny, dlatego chciałem Rico. Bardzo nie lubi grać z Barleyem. Yeah! Ale Bee jest też spoko. Nie okay. Jest. Okej, to w takim razie. Jest, okay. Myślę, że na razie tych zakupów wystarczy. O Jezu Boże, dziękuję. Na ten moment. Dziękuję. Na ten moment. A dobra. I teraz. Chciałabym, żebyś. Co byś chciała? Żebyś zagrał rundkę. Rundeczkę? Na trybie. Okej. Okay. Wiem, że bardzo lubisz grać na napadzie, prawda? I właśnie na nim zagramy sobie rundkę. Z tym, że nie będę bardzo miła podczas tej gry i będę ci troszeczkę przeszkadzać. No to, aha, jeszcze zapomniałam dodać, jaka jest kara za to, jeśli przegrasz. A będę robić wszystko, żebyś przegrał. Mam tutaj, nie. Widzowie. Nie, 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 nie jajko na głowie, nie. Mam tutaj nie. Jajko. To wyciągnęłaś w ogóle z kieszeni, ja nie chcę wziąłem, tego wziąłem, jak nie patrzył, ja już żałuję, ja już żałuję. I to jajo wyląduje dokładnie tutaj. A może nie wyląduje, może nie przegram. Zrobię wszystko, żeby... Jaką postacią mam zagrać, dobra. A, właśnie, postać. No, wybierz mi postać. Daj mi to, daj mi to. Dokładnie tak. Nie, nie, nie daj nam Mike, błagam, nie, 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 tak, zrobię wszystko. Tak. Zrobię wszystko, będziesz dwa jajka rozbić mi na głowie, jak przegrasz, ale nie daj nam Mike'iem. Nie ma w ogóle mowy, graj dobra, z Mike'iem. Dobra, niech będzie. Dobra, ja już się boję, co ty wymyślisz, bo ja wiem, że ty... Zacznijmy ten wstyd, po prostu. Czemu wstyd? O, tu jest jakiś typeczek. Dobrze. Ja i teraz mam dla ciebie zadanie, nie możesz go zabić. Czemu? Nie możesz. Ale dlaczego? Ale ja już go bym miał na hita. A mogę, a Barleya mogę na przykład?
też nie. Myślę, też że nie? Fajnie będzie, jak on cię dobije, ale biedny Maloła, przykro mi. Co ja mogę robić? Mogę możesz chodzić, sobie mogę... chodzić i trollować swoich współzawodników. Czyli nic nie mogę nikogo zaatakować? Stój. No ale Primo mnie zabił, no dobrze, czemu? Dobrze, El dlaczego Primo, nie? Masz moje gratulacje. Ale oni przecież, okay. Zobacz, my przegrywamy. Dobra, nie możesz go zabić. Czemu? Ale pies stoi tutaj na respie, zobacz. I teraz ja? Nie. Dobra, to jest ten moment, oddawaj, w którym nie, ja oddaj mi telefon, oddaj. I teraz ale nie, ale 32% mamy tylko, nie. I ten dam im emotkę. Nam rozwali. Dam im emotkę. Nie, Boże, oni pomyślą, że jestem totalnym nubem. Nie. Dobra, to była najlepsza gra. To była szybka gra. Dlaczego? Jakie mi się bardzo podobało. I co to oznacza, że mi jajko rozwalisz na głowie, tak? Boże, nie, to poczekaj, ja odstawię ten telefon. Przygotuj się psychicznie. Zobacz. Powinnam zrobić zaskoczenia. Przemek, bestia, jajecznica, ja zamykam oczy. Okej, okay, nie, proszę, nie, ja nie chcę jajecznicy na głowie, nie, and nie. And now this is epic. Nie, jest epickie. Ała! To powiedzieć? Ała! Dziadku, nie ciarek. Nie, ja nie chcę mieć jajecznicy na głowie. Nie chcę mieć jajecznicy na głowie. Nie! Ja się odpłacę tobie za to! Nie! Aż się teraz wyłączyło! Nie, proszę! Jak ja wyglądam? Patrzcie, jest jajo! Mam dla ciebie dość zło! Czemu? Jajo mi spada w twarzy! Co jest? Co się stało? Ale jestem pod kolor żółtka! Co się stało? O nie! Jaką masz tą wiadomość, że co? Że do końca odcinka będę z jajkiem na głowie? Co chciałam właśnie powiedzieć, ale troszkę mi cię szkoda, wiesz? Nie tak mi mówisz. Znaczy, ja mogę mieć jajko na głowie, ale bym chociaż chciał dobrze, się wytrzeć. Dobrze, możesz wytrzeć twarz. Jaju, zobaczcie, jak ja w ogóle wyglądam, to dziurę we włosach. Jak? Lecimy dalej, bo ja chcę mieć już po prostu za sobą i pamiętajcie, nie wiem, jeżeli podobają wam się te chore w ogóle rzeczy, które ona wymyśliła. Mi się wymyśliła, bardzo podobają. To pamiętajcie, łapka w górę koniecznie. Subskrypcję z dzwonkiem. Wymyślę coś takiego, że po prostu on tam padnie na miejscu. Nie, ja już się boję. Nie dobijajcie tych łapek, proszę, zróbcie zadanie. Nie dobijajcie, chociaż raz was proszę, nie zróbcie tych 10 tysięcy. Dobrze, ale kontynuując z naszym wyzwaniem, bo czas leci. Kochanie, ja cię proszę, żebyś wszedł do sklepu. Nie, mówiłam, znowu? Mówiłam, że to dopiero początek, a nie koniec zakupów. Także kochanie, mamy dość dużo tych gemów. Myślę, że kupimy sobie takiego megaboksika pewnego, co? A megaboksik? Dobra. Mm-hmm, megaboksik, to ale, jest to, ale... Ale, zaczekaj. No. Jeżeli nie trafisz tam żadnego zadania, Nie, proszę, nie jajko na głowie. Nie! Nie? Coś ale gorszego? Ale mam coś fajnego. Patrzcie mi to. O Jezu! Ja już to widzę! Sos tabasco. Ja pierdzielę! A ty dobrze wiesz, jak ja nie lubię ostrego? Nie, ty bardzo lubisz ostre. Nie lubię ostrego przecież. Nie lubisz ostre. Nie narzekaj. Mam tutaj łyżeczkę, mamy tabasko. Czyli co, poczekaj, jak nie trafię jakiegokolwiek zadymiarza, to po prostu... Bierzesz łyżeczkę tego biorę łyżeczkę. Okej, okay. Ja chcę to mieć ze sobą. Proszę, szóstka, błagam, szóstka! Pięć. Sześć! Nie! Tak! Jestem pogrążony, jestem w jajku, zaraz będę miał ostrą w buzi. Nie, przecież co? Jakie totalne nic, totalne 80 punktów mocy do badania! Ale masz podwajacz żetonu! O Jezu, ja już czuję to, jak to pachnie! Oj, byniu! Dobra, nalej, tylko proszę, oszczędź mnie chociaż trochę, nie nalewaj mi jakoś dużo. O Jezu! Kropelkami? Tak. Aha! Dobrze, widzowie, ale pokaż leje. Im, jak ty mnie torturujesz po prostu, zobacz ile tego jest. Ja już czuję całą? Tak. Ty chcesz całą mi dać łyżeczkę, naprawdę? Ja myślałem, że ty nie mówisz poważnie. Oczywiście, że jestem całkowicie poważna. Nie, proszę, nie błagam, nie maltretuj mnie. Jest totalnie cała łyżka, nie widzicie tego, bo musi być płaskie, żeby się wylało. To teraz za mamusię, za tatusia, za mnie. Smacznie. O, jakie to jest ostre! Ojojojojo! Ale ty właśnie! Czerwony się zrobiłeś! Czerwony w jajku jakby... Ojojoj! Chyba ten odcinek poszedł trochę za daleko, widzowie. Tak mi się oj, zawsze jest zdecydowanie za daleko! Ja płaczę, Przemek bez płacze. Widzowie, nie myślałam, że... O, ja pierdzielę. ...coś potrafi wycisnąć łzy z tego twardziela. A jednak. Ostry sos był sos tym czymś, dobra. Wygrał. Ja chcę mieć to jak najszybciej, lecimy dalej, bo ja chcę mieć to za sobą już. Dobrze. No nic to gorszego w takim razie nie może się stać już chyba. Jest jeszcze.
jeszcze jedna rzecz, ale to już będzie przyjemniejsze. Tak? Zagramy w grę. Będą to kalambury. Tyle, że w wersji Brawl Stars. Możesz włożyć telefon, na razie ci się tak? nie Dobra. Przyda. Także, twoim zadaniem... Czekaj, jajko po czole. Nie wiem, czy wy to widzicie. Jajko mam, nie? Okej, no to w takim razie twoim zadaniem będzie udawać jakiegoś zadymiarza w Brawl Stars. I ty masz go zgadnąć, tak? I ja muszę zgadnąć, jaki to jest zadymiarz. Ojej, to będzie trudne. Ja nie mogę odsłuchać sobie zadymiarza. Nie możesz. Musisz... O! Mam! Okej. Dobra. Flower. Nie wiesz, kto to? Okej, nie. Aaaa! To jest ten zadymiarz, którego zawsze byś chciał dropnąć, ale Tak. To jest kiełek. Tak, kiełek. Kiełek, dobra. Tutaj moja edukacyjna rola wchodzi. Jezu, mi ciągle jajko spływa po czole. Dobrze. To jest jakiś dramat przecież. Dobra, czyli co, nie mam kary? No nie masz kary, no. Jest, chociaż nawet raz. Ci się udało. Okej, dobra. Okej, to w takim razie był taki miły przerywnik od tych ciekawszych kar. W takim razie, kochanie, wracamy do sklepu. Znowu! Czyli robimy shopping. Proszę, nie gemy za 500 zł, błagam. No dobra, no oszczędzę cię, już mi cię szkoda trochę, jak tak patrzę na ciebie. Więc... No widzę, chyba też już powinno mi szkoda. Mi samemu jest siebie żal, ale dobra, mów. I kupimy megaboxa. Aha, megaboxa, tak. Okej, dobra. Tyle, że jeżeli nic nie trafisz, to uwaga, musisz udawać małpę. Małpę? To nic nie będę musiał robić. Dokładnie tak. Nie, no dobra, tak 100% tak poważnie. Nigdy tak nie jest, ale dobra, otwieram megaboxa. Nie trafił. To będzie szósteczka, mówię wam. Zostawcie łapkę w górę w tym momencie, suba z dzwoneczkiem. I uwaga, szóstka! I... Pięć! Ja pierdzielę, to już może ja sobie mało pełdować. Mega box. O nie! Widzowie, napiszcie w komentarzach poniżej, co wam to przypomina. Bo ja nie jestem pewna, czy to była małpa. Oceńcie to, bo mi brak słów. Wiecie co? Ja chyba wyjdę, bo... Aż cringe oddaje na kilometr. Zostawcie suba z dzwoneczkiem. Łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Siema. Padajcie na Instagrama.